Cześć, z tej strony Jakub Kanclerz. Zapraszam na kolejny odcinek Za Rzeczy 26. Czas na kolejny odcinek Za Rzeczy 26. Tym razem Jakub Kanclerz, bramkarz w podstawowej jedenastce. Jakie są Twoje odczucia po ostatnim spotkaniu z Hetmanem Tykocie? Myślę, że to było niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Mimo wszystko nie byliśmy do końca zadowoleni z niego. Fakt, było to wygrana, było to 5-0 i zagraliśmy na zero z tyłu przede wszystkim. Chcemy grać jak najczęściej na zero z tyłu. Uważam jednak, że mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, które powinniśmy troszeczkę lepiej wykończyć. Mógł ten mecz się zakończyć wyższym wynikiem. No ale najważniejsze są 3 punkty, tak jak w każdym kolejnym meczu. Ostatnie wyniki to także i stracone bramki. Jak dla Ciebie, dla bramkarza, co czujesz, gdy w końcówkach tych spotkań no jednak zespół traci tą koncentrację i często no, nie masz tak naprawdę co powiedzieć przy tych interwencjach? Przede wszystkim rozgraniczyłbym to na jakby bramkę na przykład z turem bym wrzucił do jednego koszyczka, a bramkę chociażby z grabówką czy z czyżewem bym rzucił do zupełnie innego. Ze względu na to, że taka bramka z turem jakby dawała tlen zespołowi z Bielska Podlaskiego. No i ten mecz przy wyniku 1-2 dalej był otwarty. Dalej musieliśmy grać konsekwentnie z tyłu i próbować zdobyć bramkę, co nam się udało potem na 3-1. Ale ta bramka uważam, że mogła zmienić bardzo dużo, bo otwierała jakby dalej wynik spotkania. Bramki z czyżewem czy z grabówką były to bramki typowe takie, których nie powinniśmy stracić. Po prostu nie powinniśmy ich stracić. Uważam, że żebyśmy dużo lepszym zespołem powinniśmy zagrać na zero z tyłu. Mimo wszystko je straciliśmy i uważam, że pod względem wyniku te bramki nie zmieniały nic. Zmieniały tylko i wyłącznie pod względem naszego mentalu, naszego podejścia. I gdzieś tam były takim trochę pstryczkiem w nos, że mimo, że wygrywamy mecz wysoko, pewnie prowadzimy, to musimy do końca trzymać koncentrację. Powiedziałeś, że to trochę zaważyło na waszym mentalu. Trochę, można powiedzieć, że pomieszało. W jakim stopniu? Czy jest to dla was taka strata bramki, to jest coś, odbiera się to jako taki kategoryczny błąd, czy jednak wiadomo, stało się, wyciągamy wnioski i idziemy do przodu? Myślę, że w tej drugiej kategorii na pewno wyciągamy wnioski, idziemy do przodu. Nie zaważyło to na wyniku, tylko wymagamy od siebie jak najwięcej. Przede wszystkim w bloku defensywnym, tak? Że jeżeli wchodzimy na ten mecz, chcemy grać go na zero z tyłu. Tak samo myślę, że podchodzi do tego trener bramkarzy, że robimy wszystko, żeby grać na zero z tyłu i gdzieś tam w każdym meczu jest takie założenie, żeby te zero z tyłu trzymać, a w sytuacji, kiedy mamy mecz pod kontrolą, jest 90 minuta i tracimy bramkę, mówię teraz o meczu z Czyżewem, która no niby nic nie zmienia, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest. Tak samo bramka z grabówką, jest 80 chyba 8 minuta, mamy 3-0. Gdzieś głupi błąd, przeciwnicy mają z tego rzut karny i gdzieś tam no, jest to denerwujące na pewno. Gdzieś tam wiadomo, nie zmienia to za wiele, ale siedzi z tyłu głowy i chcielibyśmy na pewno unikać takich sytuacji, żeby jednak grać na to zero z tyłu. W ostatnim meczu pucharowym w bramce pojawił się Michał Dębski. Mimo, że mamy taką dosyć młodą, średnią wieku w zespole, no można powiedzieć, że to ty jesteś tym najbardziej doświadczonym właśnie bramkarzem i jesteś pewnego rodzaju dla tych młodych naszych adeptów autorytetem. I czy też spotykasz się z taką jednak opinią, czy radzą się jakby twoich porad młodzi chłopacy, czy jednak tylko i wyłącznie trener i na tym się skupiają? Ja myślę ogólnie, że jeśli chodzi o nas jako bramkarzy i trenera bramkarzy, to jest to dość młode grono. Mamy dość luźne relacje i rozmawiamy na wiele tematów. Analizujemy nie tylko swoje spotkania, ale również oglądane w naszej lidze, w wyższych ligach, nawet w Lidze Mistrzów gdzieś tam wymieniamy swoje spostrzeżenia. Myślę też, że jestem na tyle otwartą osobą, że jeżeli któryś z chłopaków ma
ma jakiś problem, może bez problemu do mnie podejść, zapytać, poradzić się w danej kwestii. Ja też staram się swoim zachowaniem pokazywać, umożliwić to, ale też pokazywać odpowiednie zachowania, odpowiednie jakby tam wzorce, które mogliby naśladować i wyciągać jakieś tam cząstki dla siebie. Masz już na swoim koncie wiele występów powyżej 30 w trzeciej lidze. Co sprawiło, że zdecydowałeś się przyjść tutaj do Wigier? Ciężkie pytanie, ale uważam, że przede wszystkim rozwój osobisty, rozwój głównie na boisku i to, że jestem w miejscu, w którym każdy z trenerów, każdy pracownik klubu podchodzi do tego profesjonalnie, stwarza jak najlepsze warunki do tego, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli realizować cele. I myślę, że Wigry to jest klub z przyszłością. Wierzę w to, że na przestrzeni lat uda nam się teraz w tym sezonie awansować i na przestrzeni lat awansować po raz kolejny i powoli wracać na szlaki, na których powinien być ten klub. Jeżeli mowa, już mówimy tutaj o takich trochę przeszłościach, może chciałbyś powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło i przez jakie kluby przeszedłeś, gdzie zbierałeś te doświadczenia? No to zaczynałem w wieku gdzieś 7-8 lat w Polonii Lidzbark Warmiński. Jestem ogólnie z Lidzbarka Warmińskiego. Tam grałem gdzieś do 14 roku życia bodajże, może chyba 15, chyba nawet do 15 roku życia. Zadebiutowałem tam w seniorach, była chyba klasa okręgowa wtedy. Stamtąd poszedłem na rok do Rekordu Bielsko-Biała. Tam byłem w SMS-ie. Po roku trafiłem do Stomilu Olsztyn. W Stomilu Olsztyn byłem przez dwa sezony. Udało mi się zadebiutować tam w pierwszej lidze. Zagrałem trochę meczów w rezerwach. Potem trafiłem do trzecioligowego Znicza Białapiska. Tam spędziłem sezon. Tam złapałem trochę tego doświadczenia takiego. Zagrałem kilkanaście meczów. Potem trafiłem do Olimpii Zambrów. No i teraz jestem tutaj w Wigrach Suwałki. A więc pora na skład wszechczasów. Jakie ustawienie, jacy zawodnicy? Ustawienie będzie nietypowe, będzie 3-4-3. Zaczniemy od bramki. Myślałem właśnie, może Manuel Neuer albo Iker Casillas, ale gdzieś tam po dość dużej burzy w moim mózgu wybrałem zawodnika młodego, perspektywicznego, bardzo szczupłego, z nienagannym wolejem bocznym, także Patryk Sobolewski. Można powiedzieć, że żywa legenda. Żywa legenda, dokładnie. Na prawym wahadełku będzie... Kogo damy na prawym wahadłu? Dobra, zacznijmy od lewego. Na lewym wahadle będzie Roberto Carlos. W środku obrony trójeczka, czyli Rio Ferdinand, Maldini i Sergio Ramos. Twarda obrona. Twarda, mocna obrona, charakterna. Na prawym wahadełku będzie Filip Lam. W środku duecik z Barcelony, czyli Xavi i Iniesta. No i gdzieś tam został przód, także na prawym skrzydełku Leo Messi, na lewym Cristiano Ronaldo, no i z przodu na dziewiąteczce Ronaldo Nazario. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków i proszę o zostawienie subskrypcji i dzwoneczka.